Jest rok 2007 i wreszcie nadszedł czas, żeby ulepszyć swojego peceta. Złożyliśmy go i wszystkie gierki, które do tej pory nam nie działały, zaczęły działać. Niestety już w listopadzie wszystkie konfiguracje pecetowe, które zostały złożone przed tym czasem, nie miały absolutnie żadnego sensu, ponieważ rynek komputerowy czekał pewien kryzys. Dzień dobry, Gniazdo Nostalgii z tej strony. Na początku chciałbym zaznaczyć, historia przedstawiona na początku materiału absolutnie nie jest moją historią. Historia ta jest wyciągnięta z legend czy opowiadań wszystkich moich znajomych, którzy uczestniczyli w tym. Jak to Crysis zrewolucjonizował w ogóle spojrzenie na to, jak gry mogą wyglądać. A czemu w tym nie uczestniczyłem? Nie jarają mnie FPS-y. Dodatkowo nie jestem fanem science fiction. W każdym razie, żeby przejść do meritum i sprawdzić, jak faktycznie ten tytuł sprawuje się w dniu dzisiejszym, moje oczekiwania były następujące. Liczyłem na to, że ten tytuł faktycznie wyróżnia się grafiką, zwłaszcza w momencie, w którym weźmiemy tytuły z 2007 roku i porównamy do Crysisa. Liczyłem mocno na to. Jeśli zaś chodzi o stronę gameplayową, to absolutnie nie spodziewałem się czegokolwiek ciekawego. W mojej głowie ta gra to jest tylko i wyłącznie ładna wizualnie gra. Nie słyszałem opinii, w której ktoś by się zachwycał gameplayem w tym tytule, więc przekonamy się. W tym segmencie chciałbym wam przedstawić kilka screenshotów z gier, które wyszły w podobnym okresie co Crysis. Oczywiście ocencie, czy Crysis faktycznie wygląda tak dobrze na tle tych tytułów. Ja po tych wszystkich screenshotach oczywiście też podzielę się swoją opinią. Skoro popatrzyliśmy już sobie na te graficzne wodotryski na tych screenshotach, to możemy przejść do następującego wniosku. Przynajmniej z mojej strony, oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzach. Ale najpierw chciałbym się wam do czegoś przyznać, bo w momencie, w którym przyjrzymy się datom produkcji wszystkich tytułów, do których porównałem właśnie Crysisa, to spostrzeżemy, że żadna z tych gier nie jest z 2007 roku. Na screenshocie z Gothica 3 kończymy gry, które powstały przed Crysisem. Tylko po to, żeby w następnym screenie przejść do gier, które powstały w 2009 roku, czyli 2 lata po Crysisie. I moje wnioski są następujące. Niezależnie czy gra wyszła w 2009 roku, czy w 2006 roku, raczej wygląda gorzej niż Crysis. Ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Dla mnie najważniejszym faktem jest to, jak gry z 2006 roku wyglądają przy Crysisie i przede wszystkim jak wyglądają przy grach z 2009 roku.
tylko 3 lata sprawiły, że ludzkość przeszła z grafik, które wyglądają w ten sposób, do grafik, które wyglądają w taki sposób. Poprzez ten zabieg przede wszystkim chciałem wam udowodnić, że w 2006, czy 2009, czy 2007 roku proces ewolucji grafiki, jaką znamy w grach, przebiegał niezmiernie szybko i nie wychodzę tutaj z tezą, że to wszystko stało się przez Crysisa. W końcu, gdyby nie Crysis, to tak czy siak prędzej czy później byśmy mieli grafikę z 2009 roku i pewnie tak czy siak pod tym względem szlibyśmy do przodu, ale to, że Crysis wyszedł w tym roku, w którym wyszedł, mógł sprawić, że przyspieszyliśmy. Zwłaszcza, że miejcie na uwadze to, że w 2006 roku wyszła na światło dzienne nowa generacja konsol i obstawiam właśnie, że Crysis był pierwszym tytułem, który wyciągnął z tej nowej generacji konsol wszystko to, co najlepsze. Sprawił, że właśnie poczuliśmy, że nowa generacja konsol przybyła. I skoro już skończyliśmy o grafice, to zajmijmy się w tym momencie gameplayem. Tak jak wspomniałem na początku materiału, nie jestem absolutnie fanem FPS-ów, w dodatku science fiction niezbyt mi siedzi, więc nie czuję się na siłach, żeby obiektywizować moją opinię. Zresztą, kto tak robi, to powinien przestać, ale z chęcią się nią podzielę. Zacznijmy od elementów gameplayowych, które faktycznie przypadły mi do gustu. A przede wszystkim chciałbym się tutaj skupić na tym, jakie opcje gameplayowe mamy, mimo tego, że gra jest liniowa, ale o tym potem. Przed walką, czy też nawet w trakcie, mamy faktycznie dzięki kostiumowi, który nosimy, sporo opcji do tego, jak podejść do każdej walki, do każdej potyczki. Jeśli chcemy się skradać, możemy włączyć maskowanie i wyeliminować par wrogów po cichu. Jeśli chcemy się wpieprzyć we wszystkich przeciwników, to jak najbardziej możemy to zrobić. Mamy pancerz, mamy też silne łapy, dzięki czemu możemy rzucać przedmiotami. Mamy też tryb sprintera, jeśli akurat to nas jara. Generalnie opcji jest po prostu bardzo sporo i do każdego encounteru możemy podejść inaczej. Dosłownie na chwilkę, na momencik, chciałbym się zatrzymać przy rzucaniu przedmiotów, o którym wspominałem. Chciałbym twórców niezmiernie pochwalić, ponieważ większość rzeczy, które widzimy w świecie, jesteśmy w stanie albo wyrywać z ziemi, albo po prostu zniszczyć w jakikolwiek sposób tylko chcemy. To tylko i wyłącznie zwiększa ilość możliwości, no bo skoro wiemy, że dany płotek da się wyrwać, czy rozwalić, czy przerzucić, czy przeciwnika da się wziąć i go wystrzelić w powietrze, bo tak akurat chcemy, zwiększa to liczbę możliwości i zwiększa to po prostu zabawę z tytułu. I nawet jeśli ilość możliwości z perspektywy czasu nie wydaje się już tak imponująca, no to przypomnijmy, że ta gra jest z 2007 roku. I to, co można robić w tym tytule, może już nie być tak imponujące dzisiaj, ale wtedy to musiało rozpierdzielać głowy. Do tej pory, w zasadzie w tym momencie, w którym szykowałem wam gameplay, zdziwiłem się naprawdę pozytywnie w momencie, w którym rozwaliłem ziomeczków w jakimś aucie i mogłem sobie do niego wsiąść. No i teraz chciałbym przejść do rzeczy, które niezbyt mi się dają. Przede wszystkim system strzelania. Większość strzałów, które tutaj padają celne, nie padają po przybliżeniu, tylko z biodra. Oczywiście, może to być mój mały skill, ale osobiście stwierdziłem, że w momencie, w którym strzelam z biodra, jestem celniejszy. I było to dla mnie po pierwsze nieintuicyjne i nie aż tak przyjemne, jak być powinno. Po drugie, brakuje mi tutaj otwartego świata. Mianowicie, jesteśmy zrzuceni na wyspę, ale ta wyspa sprowadza się do tego, że idziemy sobie torami do przodu, czekając po prostu na to, aż spotkamy następnego przeciwnika i aż go ukotrupimy. Czy też dostaniemy następną scenkę fabularną, czy cokolwiek. I szczerze mówiąc, dla mnie to nie działa. Osobiście uważam, że w momencie, w którym struktura by była jeszcze bardziej zamknięta, to by działało lepiej. Mianowicie, rozumiem jak najbardziej, że przy zastosowaniu tak zaawansowanej grafiki jak na ten czas, nie możemy zrobić w pełni otwartego świata, gdzie będziemy robić questy i tak dalej, ulepszać sobie ten kostium, chociaż taka perspektywa gry by była jak najbardziej do przyjęcia. Oczywiście przy odpowiedniej egzekucji. Ale osobiście uważam, że bawiłbym się w tym tytule lepiej w momencie, w którym miałbym misje do wykonania, które są do wyboru z menu i bym się teleportował do lokacji, w których mam po prostu zrobić te misje. A jako właśnie, że twórcy mieliby do zrobienia właśnie tego typu misje, to mogliby się pokusić o troszkę bardziej otwarty świat, czy też po prostu świat, który bardziej imituje tą otwartość. Tutaj tego niestety nie ma i to mnie absolutnie wyrzuca z jakiejkolwiek imersji. Jestem w stanie zaakceptować to, że są kostiumy tego typu, jestem w stanie zaakceptować to, że będziemy polować na wielkie elektryczne skalmary. Za to nie jestem w stanie zaakceptować tego, że w każde miejsce na wyspie, na której się znajdujemy, możemy dostać się tylko prostą, wąską dróżką.
ale tak generalnie rozumiem, czemu ludzie się hypowali na ten tytuł. Rozumiem, czemu ludzie do tej pory wspominają go z uśmiechem. Nie jest to tytuł oczywiście dla mnie, w momencie, w którym wy macie jakąś wielką nostalgię, czy też po prostu lubicie tego typu klimat, na pewno znajdziecie tutaj wiele zabawy. Nie jest to po prostu dla mnie, tak jak wcześniej wspominałem. I to by było na tyle. To było Gniazdo Nostalgii. My się widzimy w każdy wtorek i w piątek o godzinie 17. Do zobaczenia. Zium.